O, ten działa. Halo. Witamy wszystkich i zapraszamy na panel Wojna Światów, Rzeczywistość kontra Fikcja, którego gośćmi są tutaj alfabetycznie Dawid Kain, Kazimierz Kyrcz junior, Łukasz Radecki, Juliusz Wojciechowicz i Marek Zychla. No to od razu z grubej rury. Co ma większy wpływ? Fikcja na rzeczywistość czy rzeczywistość na fikcję? Czyli więcej fikcji jest w realu czy realu fikcji? Jeżeli w ogóle chodzi o pisanie, jeżeli byśmy to odnieśli do pisania, to wiadomo, w zależności od pisarza, jeżeli on ma jakieś, jest on oczywiście oczytany, jeżeli on ma świadomość, w jakiej konwencji tworzy i zapragnąłby czerpać, może nie kopiować, ale czerpać z danej konwencji, to oczywiście wtedy musi mieć jakieś pojęcie o tych światach fikcyjnych. Czy sama fikcja ma wpływ na rzeczywistość, to też zależy. Jeżeli my sobie na to pozwolimy, jeżeli damy się w fikcji pochłonąć, to wtedy nasz rzeczywisty świat też może ulec zmianie. Jeżeli jesteśmy fanatykami, nie wiem, powieści fantastycznych, to oczywiście też będzie miało to wpływ na nasze życie. Rzeczywistość czy fikcja? Mnie się często wydaje, że rzeczywistość bywa tak fikcyjna, że generalnie czasami mi się zdarza tego nie rozróżniać i z rzeczywistości czerpię równie gęsto i często jak z jakiejś zapożyczonej, czy przeczytanej, czy obejrzanej gdzieś w filmach fikcji. Także dla mnie te światy się po prostu przeplatają, wszystko zależy od ich postrzegania. No ja tak mam, że po prostu idąc zwyczajnie ulicą, zbyt często wydaje mi się, że to wszystko jest fikcja. Tak? I nie wiem, po której stronie Matrixa jestem, także nie wiem, jak dobrze to o mnie świadczy, ale tak to wygląda. Mnie się wydaje, że są książki, w których jest więcej życia niż w tej szarej codzienności, której doświadczamy. Ja przynajmniej tak czasem odbieram fajniejsze powieści, zwłaszcza, bo wiadomo, w powieściach jest łatwiej ten świat sobie zobrazować i znaleźć się w tym świecie. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, no ale ja tak postrzegam. Mam wrażenie, że właśnie na tej planecie fikcja zwycięża na każdym kroku.
Być może jest to jedyna taka planeta, ponieważ ja widzę fikcję trochę szerzej. To nie jest tylko literatura czy ogólnie wytwory kultury, ale wszystko, co jest wymyślane przez człowieka i później człowiek przerabia rzeczywistość na właśnie tą swoją fikcję. I czasami robię sobie taki eksperyment, że siedzę w jakimś miejscu albo stoję i próbuję sobie wymazać wszystkie fikcyjne elementy, które są wokół mnie. No i gdybym to zrobił teraz, to by zniknął ten budynek, ulica, samochody. Wszystkie rzeczy, które wymyślił człowiek, są po prostu fikcją. Nie wiem, rzeczywistością jest grunt pod nami i właściwie nic więcej, może parę drzew, o ile nie są z plastiku. A po tym, co powiedział Dawid, to mnie też nie ma. Bo gdyby nie moje rodzice, no właśnie, nie? To również bym nie istniał, bo też mnie stworzyli ludzie. Ale tak odnosząc się do tego, że co ma bardziej wpływ, to myślę, że jednak rzeczywistość na tą fikcję, bo my jako autorzy jednak tworzymy tą fikcję, a jesteśmy tutaj w takim akurat gronie, że nawet jeżeli czasami bardziej popłyniemy w te fantasmagorie, jakieś dziwne światy poetyckie czy inne, to jednak ta rzeczywistość jest punktem odniesienia i w niej jesteśmy najbardziej zakorzenieni. No to tutaj mam takie pytanie, na które częściowo odpowiedzieliście, no ale w jakim stopniu życie codzienne, to co się dzieje w otaczającej nas rzeczywistości, przekłada się na waszą twórczość i odwrotnie, wpływ fikcji na waszą twórczość, no jak proporcje byście tak? To znowu zależy, nad czym powiedzmy się pracuje, nad jakim opowiadaniem, nad jaką powieścią. Jeżeli piszę coś lekkiego, to niespecjalnie tutaj mogę powiedzieć o jakimkolwiek wpływie na moje życie w tym czasie. Jeżeli pracuję nad, powiedzmy, opowiadaniem, tak jak do antologii Hardboy, która się niedługo ukaże, tak delikatnie to nazwać, no takim mózgotrzepiącym, to jest to wyczerpujące. I wiadomo, że to nie przejdzie się tak jak za pstryknięciem palców od pracy nad danym opowiadaniem do rzeczywistości. Czy możesz jeszcze raz przeczytać pytanie? W jakim stopniu życie codzienne przekłada się na twoją twórczość i odwrotnie no to tak, fikcji? Jak już wcześniej właśnie wspominałem, że z tą rzeczywistością to jest tak, że ja w tej rzeczywistości widzę strasznie dużo fikcji albo potencjalnej fikcji, w sensie w rozumieniu fantastyki. Więc w ogóle ostatnio oglądałem ciekawy dokument, dosłownie nie wiem, 3 dni temu, gdzie jakiś naukowiec stwierdził, że gdyby nas ludzi zmniejszyć do rozmiaru atomu, to świat by nie istniał. Byłby jeden wielki chaos, bo wszystko by się przenikało, nie byłoby żadnej stałej. I tak sobie pomyślałem, kurczę, no, że może my jednak jesteśmy takimi atomami i ta cała rzeczywistość to jednak jest rzeczywiście Matrixem. I tak to się, no, tak to mniej więcej widzę, tak to wygląda. Chyba tyle. To jest też uważam, podobnie jak Julek, że to trudne pytanie. Na to, co piszę, to ma głównie, myślę, wpływ to, co obserwuję, to, co rozmawiam z ludźmi, obserwuję postawy różne do życia, no i też swoje czasem wyskoki, powiedzmy. Niekoniecznie te, które zrobiłem, może też czasem fantazje, których boję się spełnić. No, jeśli chodzi już o fikcję, fikcja, czyli no, tutaj rozumiem to ja akurat jako jakieś wytwory kulturowe, to mam oczywiście różne inspiracje, tak jak każdy z nas, i staram się być otwarty na te inspiracje i czasem mnie, nie wiem, w jakiś sposób zaszczepi to, co przeczytam w jakiejś gazecie, na internecie zobaczę, czy jakieś hasło reklamowe, cokolwiek, czy piosenki jakieś, oczywiście literatura, przy czym staram się nie kopiować właśnie czegoś tak wprost, tylko się inspirować raczej klimatem. I tak ostatnio kończę powieść swoją i miałem taką sytuację, że wiedziałem, jaki chcę klimat tam uzyskać, przynajmniej jeśli chodzi o końcówkę tej powieści. I specjalnie jedną powieść sobie zostawiłem na czas,
kiedy będę tą powieść kończył pisać, żeby wypowiedziałem, jaki tam jest klimat mniej więcej, żona czytała i opowiadała mi, więc postanowiłem, że sobie tą książkę przeczytam właśnie w trakcie pisania, żeby złapać fajną faskę. No i tak zrobiłem, z czego jestem zadowolony. Pytanie było, jaki wpływ ma rzeczywistość na fikcję? Dokładnie taki? Na twoją twórczość, jakim życie codzienne tam otaczające ciebie wpływa właśnie na wytwór. Mi się wydaje, że to zawsze wygląda w ten sam sposób, to znaczy każdy autor opisuje siebie, ale w taki sposób, że czasami on nawet nie jest tego świadomy. I to są takie śmieszne zdarzenia w stylu, nie mówię teraz o sobie, ale tak to sobie wyobrażam, że na przykład ktoś, kto wymyślił gatunek slasherów, gdzie same dziewczyny są mordowane, to dostał tego dnia kosza. I to tak wyglądało, że po prostu laska odrzuciła gościa, gość wrócił do domu i stwierdził, a gdyby tak seryjny morderca zabijał wszystkie dziewczyny na obozie nad jeziorem. I to są takie skrajne przypadki, ale wydaje mi się, że ogólnie w każdym człowieku siedzi jego codzienność i historia nie tylko jego i jego rodziny, ale ogólnie taka historia, powiedzmy, ludzkości wryta, jakby wszyscy są wrośnięci w historię swoich narodów i ogólnie ludzi i to jakby siedzi i się ulatnia, dlatego tak ciężko na przykład było tworzyć poezję po II wojnie światowej. Właściwie było to niemożliwe. No i to są takie problemy, że z jednej strony się ścierają jakieś siły ciemne i wielkie, a z drugiej strony ktoś jest wkurwiony, bo na przykład zgubił bilet i dostał karę za to, nie? No i z tego właśnie powstaje literatura. No ja nie powtórzę niewiele nowego, znaczy nie dodam do tego, co koledzy tutaj powiedzieli. Powiem, że u mnie ogólnie w pisarstwie to zazwyczaj jest jakieś 90-80% tej rzeczywistości, która się odciska na tym, co jest, a te 10-20 to jest to, co ja przetworzę tam w jakiś dziwny sposób. Tak jak przed chwilą tam na swojej prelekcji opowiadałem o różnych tam swoich utworach, to, że tak powiem, dokonałem analizy swojego zbiorku, który z Kaskiem kiedyś napisałem, Leku na lęk. I pamiętam, że tam właśnie bardzo ta rzeczywistość zaważyła, że tak nad tym zbiorkiem. Zarówno to, że ze współpracą nam różnie tam się układało. Głównie z mojej winy od razu się przyznaję, żeby nie było. Ale to się świetnie odcisnęło na samym zbiorku, bo tam bardzo ładnie się zazębiały właśnie te nasze style, jakaś tam walka i do dzisiaj uważam to za jeden z naszych najlepszych zarówno w dorobku Kaska, jak i swoim. Więc tutaj ta rzeczywistość odcisnęła się dosłownie jako autorów, ale też obaj w tym zbiorku zawarliśmy bardzo dużo różnych rzeczy. Zresztą tak jak pamiętam, tam każde opowiadanie nie wiązało się z jakiegoś wydumanego pomysłu. My nie wymyślaliśmy tam jakiegoś nowego Cthulhu czy czegoś takiego, tylko każdy właśnie jakąś sytuację życiową, czy z pracy, czy z domu przynosił i ją przerabialiśmy tam na różne sposoby, jakieś właśnie złe emocje, złe fluidy właśnie wyrzucając z siebie poprzez te opowiadania. Także uważam, że wpływ rzeczywistości jest przeogromny i w horrorach, bo mówimy o horrorach, o literaturze grozy, chodzi właśnie głównie o to, żeby tą rzeczywistość przetworzyć, doznać tego właśnie takiego greckiego katarzis, czyli wybrudzić się w tym wszystkim, wystraszyć po to, żeby jednak zobaczyć, że ten nasz świat, tak jak koledzy mówią, no jest czasami fikcyjny, absurdalny i tak dalej, ale jest choć trochę lepszy niż to, co przed chwilą przeczytaliśmy, że jest jeszcze jakaś szansa, jeszcze jakaś nadzieja. Czyli właśnie nawiązując jeszcze właśnie do tutaj tytułu Lęk na lęk, tego co powiedziałeś, czyli dla was wszystkich właśnie tego pisanie o takich właśnie makabrycznych rzeczach, strasznych, to jest pewnego rodzaju katarzis, tak? Czy oswojeniem tych lęków? Czy niekoniecznie? Ten tytuł to taki przewrotny. Nie dlatego, że się przewracaliśmy, jak to pisaliśmy, ale bywało. Bywało też i tak. No. Mi się wydaje, że lek na lęk, no to można to potraktować w ten sposób, że staraliśmy się przed jakimiś fobiami swoimi, nie wiem, uodpornić, wyzwolić z nich. No ale z drugiej strony pytanie, czy to jest w ogóle realne, żeby się wyzwolić z lęków, strachów, bo mam wrażenie, że to po prostu to jest, można się znieczulić co najwyżej na to,
starać się nie myśleć, ale lęk taki czy inny zawsze w nas tkwi i mało tego, myślę, wydaje, że tych lęków z czasem człowiek ma coraz więcej, no nie? Bo jeżeli obrasta w takie sytuacje jak rodzina, jak dzieci, no to boi się o te dzieci. Jeżeli uda mu się dożyć wieku dojrzałego, no to zaczyna się bać starości, wiążących się z tym przykrych rzeczy typu choroby i niemożność tego czy tamtego. Nie wiem, czy powiedziałem na temat. Myślę, że tak. Ja tu wrócę jeszcze do tych leków na lęk, że no zdecydowanie to pomaga jako katarzys, ale czy oswaja lęki? Raczej nie. Myślę, że to jest raczej dzielenie się swoimi lękami. Ja tutaj taką sytuację powiem z innej książki. Napisałem tam niedawno z Robertem Cichowlasem tam zbiór taki, w którym jest opowiadanie Świt szczurów. I to jest opowiadanie, gdzie szczury tam demolują kamienicę i ja zawarłem tam scenę taką, w której bohater siedząc na toalecie zostaje zaatakowany przez szczury, które wyszły właśnie przez rury kanalizacyjne. I powiem tak, że tu niektórzy się krzywią, no tak, ale ja powiem, że był to lęk, jaki ja bardzo mocno w dzieciństwie przeżywałem, ponieważ słyszałem właśnie historię o tym, że gdzieś ktoś tam w jakimś starym domku na wsi, domek, który stał długo odłogiem, zaszedł, otworzył toaletę, a tam siedział szczur. I ja przyznaję tutaj bez bicia, że przez całe dzieciństwo ja się panicznie bałem szczurów. Też mieszkałem w domku, w którym były gryzonie i szczury też się zdarzały. Ja się tych szczurów panicznie bałem i bardzo długo w dzieciństwie, jak w nocy szedłem do toalety, to najpierw musiałem sprawdzić, czy tam rzeczywiście nic nie ma i tak siadając się bałem. I że tak powiem, tutaj tę scenę z siebie wyrzuciłem. Ale taka mała dygresja, że jakiś czas później po ukazaniu się tej książki dostałem telefon od kumpla, który mi napisał, że teraz nie będę chodził do kibla, będę robił w łóżko, będziesz mi prał pościel. No ale jak się tam śledzi doniesienia prasowe, to rzeczywiście nawet w wieżowcach się zdarza, ale teraz modniejsze są węże, że też tam jakieś tam jakaś staruszka, jaka boa w swoim WC znalazła, także... Możliwe. A pozostali panowie, Dawid, Julek, Marek, w tym temacie? Przecież to zależy dużo też od pisarza. Dla mnie to jest takie łączenie się w lękach. Jeżeli ktoś czyta twoje opowiadanie, twoją powieść, nowelę, czy wiersz, i odnajduje swoje lęki też, albo dzieli z tobą te lęki, to mu to może przypaść do gustu. Teraz w zależności od każdego, ktoś może znaleźć w tym jakieś oczyszczenie. Ale to tak trochę myślę, to jest jakimś łudzeniem się, się oswoić z nimi w małym stopniu niż w ogóle. Ale przez to rodzą się i nowe lęki. No właśnie, bo tutaj już Łukasz powiedział, co go przeraża, to może też wy też, jeśli może podzielilibyście się, co was tak właśnie... Zepsuł Marek. No z tymi lękami to jest tak, że rzeczywiście pisanie o strasznych rzeczach, czy o czymś, co nas przeraża, jest oczyszczające, czy wręcz przeczyszczające. Natomiast ja się na tym złapałem, że jest mi lepiej, po prostu jest mi lepiej na duszy, jak wywalę z siebie to wszystko, nawet dobrze się przy tym bawię. Natomiast w żaden sposób nie ma to wpływu na postrzeganie rzeczywistości później. Bo czy ja napiszę 10 czy 50, nie wiem, opowiadań jakichś tam straszliwych, które na chwilę mi zrobią dobrze, to nie oznacza, że ja później tę rzeczywistość postrzegam inaczej. Także to jest tak samo jako czytelnik. No tutaj panów wszystkich coś czytałem i no niektóre rzeczy naprawdę mają dosyć chore, że tak powiem. I czytając takie rzeczy sprawia mi to przyjemność. W jakiś sposób wzbudza to we mnie emocje, natomiast nie przydaje mi nowych lęków. Ale też w żaden sposób nie pomaga później, żeby rzeczywistość taką normalną jakoś lżej postrzegać. Mam wrażenie, że to nawet napędza w jakiś sposób wyobraźnię. Ja mam takie wrażenie, że nie można się tych lęków pozbyć do końca, ale dzięki pisaniu i tworzeniu można nimi zarażać innych.
I to w zależności od tego, kto jaką przyjmie dawkę tego, to później działa albo jak szczepionka, albo zabija całkowicie. Ja napisałem taką książkę Punkt Wyjścia, która jest właśnie dokładnie o tym. To znaczy, że facet postanowił wypisać siebie samego z siebie na kartki. I później ta jego stara osobowość stała się właśnie tekstem, którym można było zarażać kolejnych ludzi, mieszkańców Krakowa, bo ja jakoś lubię zarażać mieszkańców Krakowa różnymi rzeczami, na szczęście tylko w literaturze. No i takie właśnie mam wrażenie, że to nie zmniejsza napięcia wewnątrz autora, ani ciśnienia świata na autora, ale dzielenie się tym z innymi ludźmi sprawia, że jakby autor czuje się mniej sam i mniej opuszczony w tym, co przeżywa. A jeśli chodzi o to, jak... Dalsza część pytania to było, jak inni? Aha, czego ja się boję? Ja właśnie takie robię zasłony dymne ze słów i później zgubię wątek. No ja się boję zwykłych rzeczy, to znaczy najbardziej życia wiecznego i ciągłości, tego, że nie można umrzeć, to jest najbardziej przerażająca rzecz. Na drugim miejscu jest to, że wszystko jest kopią tego, co było, to znaczy wieczny powrót. Wszystko wraca nieskończoną ilość razy i my jesteśmy tylko kopią samych siebie, która już tu była powiedzmy 80 tysięcy razy i tego nie wiemy. No takich rzeczy, zwykłe codzienne strachy. Ja już mówiłem. Czy ktoś jeszcze z panem chciałby się podzielić swoimi lękami tutaj publicznie? Ja zacytuję Tytusa Dezo, boję się myszy i pana od matmy. Ja się jeszcze też przyznam, czego się boję. Boję się, żeby się moim najbliższym coś nie przetrafiło złego, a wśród tych najbliższych oczywiście jestem sam też, więc ja się boję z kolei tak najbardziej tego, że przestanę cokolwiek odczuwać, że wpadnę w taki marazm i będzie to dla mnie gorsze od śmierci. Mówisz, że idzie się przyzwyczaić. Stosunek do inspiracji waszą twórczością, czyli odpowiedzialność autora za słowo. Prosiłbym jakiś komentarz właśnie tego, że... No, czyli psychofani i te sprawy. Naśladowcy. Nie chodzi o tego, że piszą, plagiatują, tylko że... Czyli chodzi o odpowiedzialność, tak? Że ja napiszę straszną historię i ktoś się może tym zainspirować, zrobić coś złego, tak? W sumie ja bym to odwrócił, że można takie koszmary napisać, że ktoś się dwa razy zastanowi, czy naprawdę warto coś takiego zrobić w życiu rzeczywistym. Natomiast to odpowiedzialnością, to nie wiem, ja się nie czuję odpowiedzialny. Ja to robię rozrywkowo. Jeżeli trafi się jakiś świr, który w jakiś tam sposób to wykorzysta, już abstrahując od faktu, że na szczęście nie jestem bardzo znanym autorem, więc tych świrów nie mało czyta. Zawsze się trafi ktoś, kto, nie wiem, pójdzie do zwykłego sklepu i zobaczy proszek do prania i stwierdzi, o dobra, to dosypię dziecku do kaszki, zobaczymy, co się stanie. Także to proszek do prania nie jest niczemu winien, ani jego producent, to tym bardziej, myślę, autor, który pisze takie rzeczy. No, takie mam zdanie. Myślę, że nie można odpowiadać za czyjeś problemy psychiczne. Tym bardziej, że jeżeli dzielimy się lękami, zazwyczaj też można znaleźć w danych powieściach jakąś przestrogę, czy nie wiem, czy nawet to w pewnym stopniu przekoloryzujemy, czyli już naprawdę dosięgniemy do jakichś granic tego lęku. W sumie chyba szybciej można znaleźć jakąś pomoc. No, ale jeżeli ktoś faktycznie w ten sposób jest chory, to za to nie odpowiada pisarz, jeżeli się czymś... Myślę, że chora wyobraźnia sobie zawsze poradzi, nawet jeżeli nie dostanie książki, w której dostanie, powiedzmy, jakąś poradę. Zawsze i tak do czegoś by doszło, jeżeli ktoś jest do tego skłonny. Miałbym z tym problem wtedy, kiedybym napisał coś, co byłoby taką jednoznaczną pochwałą zła. U mnie zdarza się tłumaczenie zła, tłumaczenie tego, że ktoś kogoś zabił na przykład, ale to wynika z tego, że został wcześniej skrzywdzony, tak? A
będąc sprawcą zbrodni, jest też ofiarą. Miałem kiedyś taką śmieszną sytuację, jak jeszcze miałem zespół, pisałem teksty do tej kapeli. To była tam piosenka pod tytułem Bella Donna i to było coś takiego, że historia dziewczyny, która rozkochiwała w sobie jakichś tam niedoświadczonych, biednych chłopaków. No i pod wpływem tej dziewczyny jeden z nich wyskoczył z okna na beton, sobie wyskoczył i nie przeżył sobie tego skoku, więc jego znajomi się bardzo zdenerwowali tą sytuacją i pocięli jej buzię. No i na imprezie podeszło do mnie dwóch ziomków i się pytają, czy nie czuję się odpowiedzialny w razie, gdyby coś takiego się stało. Mówię, no nie, no sorry, no jeżeli by nawet taka sytuacja zaistniała w rzeczywistości, no to sorry. Każdy odpowiada za swoje tam czyny, więc ziomki, wiadomo, jeżeli zostaliby złapani ci, co cieli, no to swoje by tam mieli i nie zrobili przecież tego pod wpływem piosenki, tylko w sytuacji. Dziewczyna, ta femme fatale, też w jakiś sposób poniosłaby konsekwencje swojego zachowania. No i tyle. A to jeszcze sobie pozwolę nawiązać właśnie do waszych zbiorków. Tutaj pod jednym wyczytałem, to chodzi o zbiór chyba Kaska i Łukasza. Taki lubimy czytać, jest taka strona i komentarz właśnie taki. Najgorszym moim zdaniem jest bohater. Najczęściej jest to typowy przedstawiciel patologii społecznej. Tępy, biedny, pijany lub naćpany. Bez żadnych ludzkich uczuć, zabijający bez powodu, bez żadnej logiki. Zastanawiam się, o co chodziło autorom. Opowiadania jedynie szokują, nic innego z nich nie wynika. W opisie jest coś o humorze. Tutaj też coś komuś się pomyliło. Mnóstwo cynizmu i okrutnej ironii możemy spotkać, czytając tą pozycję. Dokładnie, dokładnie o to nam chodziło. Zbiór społeczny dzieła. Za chwilę drugi cytat całkiem inaczy tego samego. Zacytuję. Autorzy są przenikliwymi obserwatorami współczesności i wykorzystują motyw zachowań społecznych, fobii, skrzywień, aby zręcznie przeplatać z klimatami mitologicznymi, baśniowymi, z mgiełką zjawisk nie z tego świata. To labirynt światów, w którym spotykają się ludzie, zjawy i demony, nawiązujące do tradycji horroru romantycznego, gotyckiego, a jednocześnie zręcznie wpisany w popkulturę i zabarwiony specyficznym poczuciem humoru. To jest do tego samego dzieła. No to właśnie dlatego mówię, że to jeden z naszych najlepszych zbiorków, jak widać świetnie oceniony i rozebrany na czynniki pierwsze. A odpowiadając do tego, to nasz roboczy tytuł tego najpierw był Rodziny portret straszny. Nam z Kaskiem właśnie chodziło o pokazanie różnych patologii, ponieważ obaj zawodowo spotykamy się z takimi rzeczami, z takimi zachowaniami i tak jak mówiłem, tutaj niektóre troszeczkę podkoloryzowaliśmy, niektóre przejaskrawiliśmy, ale tam są trzy czy cztery teksty, które tak naprawdę nie bardzo odbiegają od rzeczywistości. My po prostu opowiedzieliśmy alternatywne historie albo spróbowaliśmy dojść do tego, czemu do takiej, a nie innej sytuacji doszło. Dlatego tutaj o to dokładnie chodziło, o obraz tych patologii. A jeżeli chodzi właśnie o odpowiedzialność jakąś, to tutaj było o psychofanach. Na szczęście żyjemy w Polsce i tworzymy w takim kraju, gdzie w ogóle istnienie fana literatury grozy, czyli kogoś, kto nas czyta, to samo to już by nas zaskoczyło, podejrzewam, bo zazwyczaj to wszystko jest we własnym sosie i to jest tak jak w tym dowcipie, że spotyka się dwóch muzyków w Empiku i mówi, kupiłem twoją płytę, to byłeś ty? I u nas jest na szczęście podobnie. Więc nie obawiam się żadnych psychofanów, żadnych fanów się nie obawiam w ogóle. A dochodzi jeszcze tutaj ten element polskiego społeczeństwa, które zasadniczo w ogóle nie czyta, więc nawet gdyby ktoś się zainspirował jakimś z naszych opowiadań czy jakimś utworem, to myślę, że ostatnią rzeczą, jaką by sprawdziła policja czy ktokolwiek, to jego półkę z książkami, bo po prostu nikomu by do głowy nie przyszło, że przecież ktoś mógł czytać książkę. Właśnie, a ty, Dawidzie, napisałeś punkt wyjścia, to tam jest dwóch patologicznych bohaterów, tak? Tylko że jeden w klimatach takich dresiarskich, a drugi taka, że tak powiem, wewnętrzny. To znaczy ten jeden jest patologicznie zamknięty w sobie, a ten drugi jest patologicznie otwarty i dlatego pierwszy rozdział to jest wdech, a drugi wydech, bo to są takie dwie jakby postawy, introwertyzm i ekstrawertyzm, które tutaj postanowiłem zderzyć. Ale przechodząc do tej odpowiedzialności, to wydaje mi się, że dojdzie do jakiejś zbrodni i ktoś zginie naprawdę, to jego bliscy za wszelką cenę starają się
I zarówno bliscy ofiary, jak i bliscy zabójcy znaleźć kogoś odpowiedzialnego. Gdy tej osoby już nie ma, tak jak Kazek mówił, że ktoś, jedyną jego pozostałością jest ślad na betonie i tylko w ten sposób można go wspominać, to jakby ci bliscy próbują sobie to wyjaśnić tak, że to nie była wina tej osoby, tylko wina kogoś, kto go właśnie zainspirował, popchnął do tego. I dla mnie to jest zrozumiałe, że ktoś tak czuje, że tak mu będzie łatwiej, ale z drugiej strony nie powinna istnieć odpowiedzialność autora za rzekomą inspirację do czegokolwiek, bo to jest po prostu absurd. To w ten sposób można wszystko wyjaśnić. Ostatnio widziałem dokument o twórcach serii GTA i oni byli właśnie oskarżani, że ich gra inspiruje do zbrodni, do zabijania policjantów, kradzieży samochodów. I w tym filmie to było pokazane tak, że facet grał sobie w domu w grę, później wyszedł, po prostu wsiadł do pierwszego samochodu, otworzył drzwi, ruszył, pojechał na komisariat, gdzieś tam zaczął strzelać, dokładnie tak jak w grze. No tylko to jeżeli ktoś miał osobowość na tyle słabą, że po grze zaczął zachowywać się tak jak w świecie gry, no to znaczy, że widocznie niewiele trzeba było, żeby zmienić go w zabójcę, więc trudno tutaj obwiniać kogokolwiek za stan psychiczny tej właśnie osoby. To jest następne pytanie. W jaki sposób grozopisarstwo wpływa na odbiór społeczny autora? No, czy na przykład właśnie członkowie waszych rodzin jakoś tam krzywo na was patrzą, czy może tam sąsiedzi jakoś tam dochodzą do was jakieś szepty, że co wy tam, kogo tam w piwnicy trzymacie, co tam wyrabiacie, tego typu sprawy, jakieś ataki obrońców moralności. Czy tam właśnie o propozycje właśnie współudziału w jakichś zbrodniach. Przypomniał mi się coś, szybko złapałem za mikrofon, póki jeszcze pamiętam. Ponieważ był atak obrońców moralności na mnie i Kaska, ale on był tak zabawny, że po prostu lubię go wspominać wieczorami, gdy czuję się samotny. To było coś takiego, że mieliśmy spotkanie autorskie, chyba do zbiorku Chory, Chorszy Trup. I na tym spotkaniu pojawili się ludzie jakby tacy chyba z ulicy po prostu, nie wiem, czy lało i się chcieli schronić w naszym zaciszu. I przyszła taka staruszka i właśnie słuchała tych naszych tekstów, czytaliśmy fragmenty, a ona mówi, w życiu bym swojemu wnusiowi tego nie kupiła i później oni to czytają i oni to później robią. Idę stąd w ogóle. I to było fajne, to znaczy ona była naprawdę przejęta tym, że ktoś po przeczytaniu opowiadania, to było opowiadanie o tym, że koleś zwariował od słuchania Hanny Montany i ona była naprawdę tym przejęta, że to się może stać. To znaczy, że ktoś będzie czytał te teksty i tak się będzie zachowywał. Tam był synek, który miał śrubkę w głowie i zabił swoich rodziców. Nie, wyparłem, nie pamiętam. Tak, ja też nie pamiętam, że tam... Tak, w Rzeszowie konwent... niestety został trafiony, zatopiony i tam już w Rzeszowie już się żadne konwenty nie odbywają od paru lat, bo było potem, było atak na mangę, że to pornografia, a oprócz tego, że takie miały być prelekcje, jak przeleciałem córkę szatana, no i że to ewidentnie zła rzecz musiała być i nie wolno było dopuścić. No. Ale jakie tłumy przyszły. Ja nie wiem. Absolutnie nie wiem, jak jestem odbierany przez kogokolwiek, kto mnie czytał, więc nie potrafię na to odpowiedzieć. Natomiast bardzo, ale to bardzo właśnie mnie interesowało, jak to na przykład wygląda w przypadku Łukasza, bo ty jesteś nauczycielem, tak? Z tego co wiem. No, nie wyglądasz na nauczyciela. Znaczy ja zawsze marzyłem, jak byłem, nie wiem, tam 10-latkiem, że jakiego nauczyciela mieć na przykład, a teraz widzę, że czasy się zmieniły. No i teraz właśnie jak to wygląda, wiesz, u ciebie, mnie to osobiście interesuje, bo o sobie to nie za bardzo wiem, co powiedzieć. Możecie mojej żony zapytać, jak mnie postrzega przez pryzmat mojego pisania. To ja jeszcze się wetnę, bo też póki mi się przypomniało, że ja mam byłem źle postrzegany, jeśli chodzi o pisanie, jestem policjantem wciąż czynnym, no i mój naczelnik chciał... porozmawiał z panią psycholog, żeby ze mną porozmawiała, bo ja takie rzeczy piszę, nawet dał jej moją książkę jakąś, którą gdzieś tam pokątnie zdobył, ale nie doszło do tej rozmowy z panią psycholog, bo
Może ona się też mnie bała, a może stwierdziła po prostu, że no to już przesada lekka by była. Lepiej nie zaczynać. Tak, a z kolei mieszkam na obrzeżach Krakowa, tam w sumie Skotniki, taka podkrakowska wieś, obecnie zwąca się osiedlem Skotniki, no i ostatnio nigdy tam w mundurze nie byłem, bo ja w ogóle w mundurze to tylko w pracy chodzę, na ulicach się nie pojawiam, no i szła pani naprzeciwka z synkiem, takim 12-letnim mniej więcej, i pani uważała, że jest bardzo kurwa zabawna i powiedziała: bądź grzeczny, bo pan policjant cię zabierze. Myślę, no dzięki. No właśnie, straszenie dzieci. Ale to się często zdarza, ale to problem rodziców w tym momencie. No tutaj Julek pyta, jak ja jestem postrzegany. No, przyznam, że na początku miałem problem, a raczej dylemat z tym, czy pisać, czy pisać pod swoim nazwiskiem i w ogóle jak do tego podchodzić. Pamiętam właśnie, że jak z Kaskiem w jednym wydawnictwie próbowaliśmy kiedyś wydać książkę, która ostatecznie ukazała się gdzie indziej, to chociaż walczyłem o to, żeby było ostrzeżenie tylko dla dorosłych czytelników. Później mi przestało to przeszkadzać, że tak powiem. Nie powiem, w pierwszych latach pracy były sytuacje takie, że tam niektórzy nauczyciele czy sam dyrektor brał mnie na dywanik i mówił: to ty się zdecyduj, czy ty jesteś pisarz, czy nauczyciel. Podejrzewam, że nie czytał tego, co piszę, bo inaczej byśmy rozmawiali. Ale ostatecznie, że tak powiem, wszystko rozeszło się po kościach i na mnie w pracy patrzą, czy w pracy, czy sąsiedzi, czy inni patrzą raczej jako na kogoś, kto ma dziwne, nieco odmienne hobby niż po prostu inni. Ja to też zawsze podkreślam, że po prostu jedni łowią ryby, ja piszę książki, czy coś takiego. I nie mam tutaj żadnego problemu z tym, jak mnie postrzegają. Dodam jeszcze, że kompletnie to się nie przekłada w żaden sposób na pracę, bo dzisiaj tutaj będziemy się zbierać w obliczu Nagrody Grabińskiego, a ja już, że tak powiem, dostałem swoją nagrodę dyrektora w tym roku za pracę nauczycielską, więc już jestem content. A jeśli chodzi o postrzeganie dzieci, to powiem, że od 8 lat jestem co roku wybierany na rzecznika praw ucznia, także to też jakoś nie współgra z wizerunkiem pisarza horroru i to się... Tak, to się często zdarza wielu osobom, które mnie odwiedzają prywatnie. Czasem ktoś przyjedzie, jak na przykład Honza Wojtisiek przyjechał z Czech, bo chciał poznać paru tutaj polskich autorów, przyjechał do mnie do domu i on był autentycznie zdziwiony, że moja biblioteczka nie składa się tylko z horrorów, że u mnie w domu najważniejsze są dzieci i żona i w ogóle nie mam żadnych trupów w szafie. No, przepraszam, ale poza tym, że piszę horrory, to wszystko jest normalnie i spokojnie. Marku. Że wiele zależy od poziomu intelektualnego odbiorcy, a jeżeli pytasz o rodzinę od najbliższych, to raczej oni prezentują zwykle tutaj w naszym przypadku, myślę, wysoki poziom intelektualny i są w stanie oddzielić to hobby od nas samych. Moja żona osobiście niespecjalnie czyta moje dzieła. Ja pracuję na co dzień z osobami niepełnosprawnymi umysłowo i to mnie zainspirowało już od paru lat i to jest ten jeden z tych lęków, że lęk, że twój mózg, twoja głowa, twój umysł zaczyna działać przeciwko tobie, a ty nawet nie masz o tym pojęcia. I no, mama źle znosi moje opowiadania, przez to zawsze mnie pyta, czy wszystko okej, czy na pewno wszystko okej. Zdarza się, że ktoś troszkę zaczyna ze mną rozmawiać o nerwicach lękowych, o depresjach. To jest dosyć zaskakujące, tego się nie spodziewałem, ale to jest pozytywne. Bo padł już tutaj temat dzieci, no właśnie, bo niektórzy z was już posiadają potomstwo, no i czy tak zastanawialiście się, jak to dzieci już podrosną, to chcielibyście, żeby, czy sami właśnie im tam podsuniecie swoją twórczość, czy chcielibyście, żeby nie miał jakiś obaw związany z tym właśnie, że jakiś odbiór się zmieni, na przykład dzieci w stosunku do was, jeśli zapoznają się z waszą twórczością? Książki na półce są, będą, dzieci będą rosły, pewnie po nie sięgną, przecież nie będziemy, nikt z nas nie będzie ich chował. Czy się spodoba, czy nie, tego też nie wiemy, przecież na siłę też nie ma sensu nikogo do czegokolwiek zmuszać. To jest specyficzna literatura, wiadomo. Ale jestem przekonany, że moje dzieci bez problemu będą w stanie oddzielić mnie jako tatę od, nie wiem, tego pisarskiego hobby i no nie będą mnie tam na siłę odnajdywać
protagonistach. Ja z własnego dzieciństwa pamiętam, że najlepiej smakował owoc zakazany, czyli biblioteka zamykana na klucz przez rodziców i przez szyby było widać te wszystkie tytuły ksiąg dla dorosłych. Ja oczywiście czytałem sobie Marka Twaina czy Karola Maya i tam, takie różne przygodówki, no ale czasem udawało mi się zakraść do tej biblioteki, zdobyć kluczyk, otworzyć i wziąć jakąś zakazaną księgę dla dorosłych. No i to zawsze mi to sprawiało super przyjemność i czytałem z wypiekami na twarzy straszne rzeczy, były tam również jakieś tam książki grozy, były książki pełne seksu i tak dalej. Natomiast trudno by mi było sobie jakoś wyobrazić, przynajmniej na tym etapie, że na przykład moje małe dziecko dorwałoby się do książki, którą ja napisałem, która na przykład bardzo epatuje, czy seksem, czy jakąś brutalnością. I czy ono by sobie rzeczywiście nie pomyślało na pewnym etapie, że tatuś jednak powiem, trochę ma coś nie tak z głową. Także pewne obawy bym miał, natomiast nie mam dzieci, więc nie jestem w stanie tego zweryfikować na bieżąco. Ja dawałem mojemu synowi coś do czytania, ale to takie wybiórczo bardzo, nie wiem, z jedno, może dwa opowiadania takie bardziej lejtowe, ale generalnie nie zainteresował się na szczęście, przynajmniej za tym nie wiem. No i nie chciałbym, żeby tego czytał, nie ze względu na to, że jest tam jakaś specjalna przemoc czy okrutne opisy, no może poza okrutnymi opisami seksu, ale bałbym się, że właśnie tak jak Julek mówił, że po prostu, że on by za bardzo utożsamiał to, co napisałem ze mną i bym zaczął na mnie patrzeć bardziej podejrzliwie jeszcze niż do tej pory patrzy. A to mogłoby być przykre. No. Córka ma jeszcze, ma na razie 5 lat, niecałe, więc jeszcze chwilę. Nie wiem, no oczywiście zakazać tego czytania się nie da. No i prędzej czy później pewnie sięgną po to. Możliwe, że wtedy, kiedy już mnie nie będzie na tym świecie i wtedy będę mógł sobie spokojnie się z tego śmiać. Wydaje mi się, że wszystko zależy od wieku odbiorcy, bo muszę przyznać, że dałem swoją książkę mojemu synkowi, jak miał 6 miesięcy i próbował wgryźć się w temat, ale zostały na niej tylko ślady śliny i jakby nie mógł poznać głębi tego właśnie dzieła. I tak samo kiedyś synowi wujka, który miał 12 czy 13 lat, on sobie bardziej wziął tą moją książkę niż ja mu ją dałem, ale powiedzmy, że mu ją dałem. No i on ją w całości przeczytał w pociągu, to był prawie lewy złamany jeszcze wtedy. Bardzo mu się podobało, tylko jakby on to odebrał tak, super się czyta szybko, ale bardzo dużo przekleństw, nie? I jakby on tyle z tego widział, że coś tam się dzieje, jakieś bloki, jakieś coś i dużo przekleństw, więc jednak wiek odbiorcy tu jest kluczowy. Ja myślę, że jak ja bym swoje książki czytał mając 15-16 lat, gdy byłem tak bardzo negatywnie nastawiony do literatury jako takiej, to bym po prostu stwierdził, co za kretyn to napisał, to nawet szkoda czasu na tego gościa, bo jakby nie trafiałoby to do mnie, ale każdy autor wyjątkowo jakoś trafia bardziej do ludzi chyba w swoim wieku z podobnym doświadczeniem życiowym i wtedy jest możliwość nawiązania tego kontaktu autor-czytelnik, a jednak takie dzielenie się z młodszym odbiorcą to chyba tylko w przypadku autorów książek dla dzieci i młodzieży mogłoby się w jakikolwiek sposób sprawdzić. No u mnie z dziećmi jest taka kwestia, że moja córka jest na tyle strachliwa, że ona boi się czytać nawet Harry'ego Pottera. On wywołuje w niej dosyć mocne emocje, więc nie obawiam się, że sięgnie prędzej po moje rzeczy. Synek na szczęście jeszcze czytać nie umie, więc też ma jeszcze czas. Ale ja na pewno też nie będę chował przed dziećmi tych rzeczy, tylko tak jak Dawid powiedział, wszystko zależy od czasu, w którym się te rzeczy otrzyma. Ja pamiętam, że moi rodzice przede mną ukrywali wszystko, co mogło się kojarzyć ze złymi rzeczami i to nie mówię o literaturze grozy i temu podobnych rzeczach, tylko ja pamiętam, że moi rodzice zabraniali mi nawet oglądać niektóre odcinki Dempsey Makepeace, kiedyś był taki serial. I ogólnie większość filmów o godzinie 20 to już była dla mnie zakazana. Próbowali mnie wychować pod takim kloszem, że jak się spod niego wyrwałem, to
to pisze, co pisze. Dlatego wolałbym swoich dzieci nie ograniczać, ale wszystko stopniowo. Jeżeli rzeczywiście kiedyś zainteresuje tego typu literatura, to wolałbym, żeby, że tak powiem, zaczęły od gęsiej skórki i temu podobnych rzeczy, a potem same dojdą do wniosku, że jak lubią horror, to przeczytają coś ojca i stwierdzą, tato, nie umiesz. Jeszcze mi się przypomniało, że taka sytuacja właśnie z czytaniem i z niepełnoletnością. Mój przyjaciel ma prawie wszystkie moje rzeczy, które napisałem, i któregoś dnia się dowiedziałem, że jego 12-letnia wtedy córka to wszystko przeczytała i uważa, że ma utalentowanego tam, że jestem utalentowanym wujkiem przyszywanym. Ja się tak poczułem się bardzo zażenowany, szczerze mówiąc, i nie wiedziałem, jak zareagować na to, bo tam w tych książkach są dosyć mocne rzeczy niektóre i uważam, że jednak wiek typu 12 lat to niekoniecznie. Też bym raczej optował za 15 wzwyż albo 18 wzwyż. No ale kolega nie widział w tym problemu, podejrzewam, a dziewczyna żyje, ma się dobrze, więc może jakoś była zaszczepiona wcześniej. Takie hasło. Empatia. Błogosławieństwo czy przekleństwo pisarza, waszym zdaniem? Empatia to jest, myślę, ta część talentu. I może być przekleństwem, jeżeli nie jesteśmy, nic z tym nie robimy, powiedzmy, jeżeli nie przelewamy pewnych myśli czy uczuć na papier, czy jeżeli nie dzielimy się z innymi, nie rozmawiamy, czy zamykamy się w sobie, to empatia może być przekleństwem. Ja osobiście staram się zawsze trzymać wokół siebie jakąś tam bliskie grono przyjaciół, ponieważ im więcej ludzi znasz i zależy ci na nich, tym więcej trosk, zmartwień i tak dalej. Więc zawsze jestem takim zwolennikiem posiadania wąskiego grona przyjaciół, ale faktycznie przyjaciół, tam dwie, trzy osoby plus rodzina, ale interesowania się faktycznie ich losem, niż bycia, nie wiem, takim ekstrawertykiem nawet na pokaz. Empatia jest potrzebna do pisania jak najbardziej, nie jest wtedy przekleństwem. Empatia bywa przekleństwem w ogóle. Ja czasami tak sobie myślę, że kurde, wolałbym być chyba takim rasowym psychopatą, który ma wszystko gdzieś. Nie wiem, jak słyszę o jakichś, nie wiem, ludziach, co już nie mówię, co człowiek człowiekowi robi krzywdę, ale gdzieś ktoś tam kotka zabije, tam psa utłucze albo coś. I nie wzbudza to w nim żadnych emocji. I mnie takie rzeczy przerażają jako widza czy obserwatora takich rzeczy. Natomiast zastanawiam się, jak ten człowiek funkcjonuje i że na nim to nie robi żadnego wrażenia. I zastanawiam się, czy jego życie nie jest prostsze. Z drugiej strony, jeśli chodzi o samo pisanie, no to empatia, postrzeganie rzeczywistości empatyczne w jakiś sposób napędza pisanie i to się łączy z tym katarsis, o którym wcześniej mówiliśmy, że jest to taki jakby efekt oczyszczenia, że jak człowiek jest wrażliwy, no to w ten sposób jakoś te swoje lęki przekłada i oczyszcza się literacko. Ale empatia jest przede wszystkim bardzo ważna w ogóle dla każdego artysty, bo często musimy się wcielać w różnych bohaterów, często w różne płcie bohaterów literackich i to też wymaga, to u Kazia akurat bardzo, bardzo mi się podoba, jak pisze coś o kobietach z punktu widzenia kobiet. Także to jest też dosyć duża umiejętność, jeśli mówimy w ten sposób o empatii. No i generalnie empatia jako wrażliwość, to jest konieczna, żeby jakoś artystycznie być wiarygodnym. No czy jest to przekleństwo, czy błogosławieństwo? No jeśli chodzi o pisanie, to na pewno jest pewnym błogosławieństwem. Jeśli chodzi o życie prywatne, może być przekleństwem, bo jak człowiek jest nadwrażliwy, to po prostu bierze to wszystko na siebie, chociaż jego to tak naprawdę nie dotyczy. No Jurek powiedział, podsumował to, co ja tak też uważam, że może być właśnie empatia w życiu prywat pisać. Chyba w 6 albo 7 klasie podstawówki jakieś wierszyki takie quasi. I tak staram się, jestem już tym przekleństwem, czymś kamieniem u nogi. Ja tak jak sobie wspominam początki swojego pisania, bo zacząłem pisać chyba w 6 albo 7 klasie podstawówki jakieś wierszyki takie quasi. I
tak staram się, jestem już stary, więc przychodzi mi to z trudem, ale staram się przypomnieć sobie, jaki byłem kiedyś. I mam wrażenie, że jako nastolatek byłem totalnym egocentrykiem i moja empatia była bardzo szczątkowa. Raczej nakierowana na samego siebie. A przez to zacząłem pisać, zacząłem obserwować ludzi, zacząłem dostrzegać ich problemy i robiłem to z wyrachowania, czy w jakimś tam sposób, bo chciałem mieć o czym pisać, chciałem mieć pożywkę do tego pisania, do życia, tworzyć jakieś fascynujące historie. I tak myślę, że teraz jestem dużo bardziej empatyczny niż kiedyś i myślę, że to jest niezbędne przy pisaniu. Żeby nie pisać tylko o sobie, no bo aż ja tak wiele w życiu nie przeżyłem, żeby na tle mojego życia, na bazie mojego życia tworzyć jakieś fascynujące historie. I tak myślę, że teraz jestem dużo bardziej empatyczny niż kiedyś i myślę, że to jest niezbędne przy pisaniu. Trzeba dostrzegać pewne zachowania ludzkie, pewne emocje, pewne procesy, relacje między ludźmi, bo inaczej to w zasadzie o czym będziemy pisać? O górze, która nie wiem, tam się wybulwia, czy koroduje, no nie wiem. No. Tak, proszę. Mam wrażenie, że braki empatii u autora powodują gubienie czytelnika w tekście, bo jeżeli autor nie musi mieć empatii w życiu codziennym. Zdarza się tak często, że są autorzy świetni, którzy są właśnie na granicy psychopatii albo w drugą stronę na granicy autyzmu, ale w tekście oni się zawsze wczuwają w tych bohaterów i zawsze widać to utożsamianie się ze swoimi bohaterami. Gdyby tego nie było, to mam takie wrażenie, że czytelnik odbierałby te książki jak, nie wiem, jak instrukcję obsługi odkurzacza. To jest po prostu blok tekstu, który niby mówi o rzeczywistości, ale tak naprawdę to z rzeczywistością nie ma wiele wspólnego. Dlatego na pewno empatia jest nie tyle błogosławieństwem czy przekleństwem dla autora, tylko jest takim wymogiem, żeby on w tekście był empatyczny. I to jest dla czytelnika wtedy błogosławieństwo, im bardziej empatyczny autor. A jeżeli autor jest przesadnie empatyczny, co też się często zdarza, to jest to dla niego zupełne piekło, ponieważ tak się wczuwa w swoich bohaterów, że w przypadku, gdy pisze rzeczy mroczne, no to raczej nie widzę, żeby dobrze taki człowiek skończył. Tutaj mi na myśl przychodzi jeden z moich ulubionych autorów, David Foster Wallace, który pisząc swoje opus magnum na temat ludzkiej nudy i nudy życia takiego zwykłego człowieka, właśnie popełnił samobójstwo, ponieważ ta nuda go zabiła. On tak bardzo czuł się w tych urzędników, o których pisał, że po prostu zwariował. Był z nimi jednością i pewnego dnia się powiesił. No właśnie, ale tutaj dochodzi jeszcze ten element, o którym na początku wspomniał Michał, że musi być jeszcze talent. Empatia to jedno, a talent drugie, bo powiem tak, napisałem rzeczy, w których było dużo empatii, bardzo się wczułem w jakieś postaci i uważam te utwory za lepsze lub najlepsze niż te, gdzie po prostu zrobiłem pulpę, gdzie nie wczuwałem się w żadnych bohaterów, tylko założyłem, to ma być horror klasy B, to ma być tam, nie wiem, atak zmutowanej szarańczy na budynek Tesco i to miało być tym i co, ja się będę w szarańczy wczuwał oczywiście w Tesco, nie? W ogóle fajny pomysł, muszę to wykorzystać kiedyś. Także to zależy, co chcemy napisać. Ale no jednak musi być ten talent, bo znam też autorów, tak jak tutaj Dawid wspomniał, którzy piszą swoje rzeczy i płaczą nad tym na przykład, bo tam jakiegoś bohatera muszą uśmiercić i przeżywają i tak dalej. Tylko potem, no dobra, oni się napłakali, a ja płaczę, jak ja to czytam, bo tego się nie da czytać. Także empatia empatią, ale talent też jest niezbędny.
jeszcze jakieś pytania do autorów? Skoro nie ma pytań, to tutaj właśnie tutaj bym prosił Julka i Marka o powiedzenie kilka słów, bo niedługo wyjdzie taki zbiorek Hard Boiled, zareklamujcie. W sumie częściowo dotyczy właśnie tematu Wojna Światów, rzeczywistość, kontrafikcja. Dlaczego? Bo z tego, co w recenzji przynajmniej wyczytałem, jest to mroczny kryminał, taki realistyczny, który zawiera realistyczne opisy jakiejś tam brutalnej miejskiej rzeczywistości, zderzony z onirycznymi klimatami rodem z horroru, fantazy i cyberpunk. To ja może pokrótce powiem, co to jest, żeby nie przynudzać. Głównym założeniem tego zbioru, bo to są cztery długie opowiadania albo cztery nowele, jak kto woli, było ożenić czarny kryminał, taki prawdziwy, klasyczny czarny kryminał z fantastyką. Z fantastyką ogólnie, żeby było trochę grozy, trochę żeby było cyberpunku. Jedynymi jakby cuglami w tym wszystkim była forma podania dzieła, to znaczy autorzy mieli się trzymać wytycznych gatunkowych zwanych hard-boiled, czyli to miało być stylistycznie odpowiadać prostemu, mocnemu pisaniu, które miało początki w latach 20. i z tego właśnie zrodził się później kryminał. No jest nas tam czterech autorów, każdy się zmierzył z tematem. Marek najbardziej jakby sięgnął korzeni, napisał takie bardzo mocne, proste w wyrazie opowiadanie, sięgające jakby z samych korzeni gatunku. Ja poszedłem trochę w taką pulpę tarantinowsko-komiksową, bo mnie zawsze te tematy pociągały, a tutaj mogłem się, że tak powiem, wyżyć w temacie. Robert Dziębiński też tam jest z nami. On napisał po prostu klasyczny kryminał, tak jakbyśmy czytali jakieś tam z lat 40. czy 50. Prosta historia kryminalna z grozą gdzieś tam w tle. No i jeszcze Kornel Mikołajczyk do nas dołączył. On napisał, powiedzmy, że klasyczne opowiadanie kryminalne, natomiast wszystko w wielkim gigalopolis cyberpunkowym. Także, że tak powiem, dla wszystkiego, dla każdego coś miłego. Tak bym w skrócie o tym powiedział w ramach reklamy. Markowi jeszcze oddam. Tylko jeszcze dodam, że całość będzie pięknie wydana. Pojawią się tam strony komiksowe na papierze kredowym w kolorze wykonane przez Maćka Komudę, genialnego artystę. Okładka Darek Kocurek, wydawnictwo Gmok, jak zwykle spięło się na wyżyny i serdecznie polecam, ja znam te wszystkie opowiadania oczywiście, każde jest troszeczkę inne, no nawet nie nazwałem tego opowiadania, to są nowele w zasadzie, więc jeżeli ktoś się boi krótkich opowiadań, to ma tutaj długą nowelę razy cztery. Polecam serdecznie. No to ja może na ten temat powiem, bo nie miałem żadnego udziału w tej książce, poza tym, że przeczytałem opowiadanie Julka, nowelę. I mogę powiedzieć, że jest no, świetna i jeżeli pozostałe teksty z tej książki są na podobnym poziomie, to po prostu będzie rewelacja. To teraz minuta dla pozostałych panów, żeby się zareklamować, no bo tutaj była reklama. Swoje najnowsze dzieła. No ja od roku mniej więcej pracuję, pisząc na potrzeby takiej gry Get Even. W poniedziałek ma być prezentacja taka pierwsza, otwarta dla mediów, inwestorów, więc do tego czasu za dużo wam o niej nie powiem. Ona jest o przenikaniu się światów wirtualnych i świata wspomnień. No ja jakiś czas temu napisałem z Robertem Cichowlasem nową powieść zombie.pl, która ma się ukazać w przyszłym roku nakładem pewnego dużego wydawnictwa. Czy to będzie cykl, czy jeden tom, to się okaże jak zwykle. A poza tym skończyłem właśnie dwie książeczki dla dzieci, które też mają się ukazać tam kiedyś. To wszystko. Dziękuję. Ja chciałem się szybciutko zareklamować, że mam zbiór opowiadań Femme Fatale. Można go kupić w cenie promocyjnej, ale nie ode mnie, tylko w... albo w wydawnictwie Forma, albo w Bonito. O, Bonito jest jakaś cena dobra.
Poza tym niedługo będę miał spotkanie autorskie z bardzo fajnym gronem autorek, z Izabelą Scholz i Emilią Walczak w Warszawie. To będzie 4 listopada. Wydawnictwo Forma to mi załatwiła. Podobno nawet będę miał zwrot kosztów, z czego moja żona jest bardzo zadowolona. Coś jeszcze, aha, kończę powieść, ale to pewnie dopiero będzie w przyszłym roku. No i różne mam talenty poza tym. Dziękuję. Dziękuję za spotkanie. Dziękujemy.